Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No, moi koledzy już zadali to pytanie. Czy jesteśmy bezpiecznym regionem? Jesteśmy bezpiecznym regionem, zdecydowanie. Jesteśmy najbezpieczniejszym regionem w kraju. To dlatego, że się czujemy bezpiecznie, czy obiektywnie tak jest? Obiektywnie tak jest. A do tego dochodzi jeszcze duże poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. A z czego to się bierze? Ten niski wskaźnik przestępczości? Bierze się z tego, że w naszym regionie nie działają duże grupy przestępcze. Nie spotykamy się z tak zwaną przestępczością pseudokibiców, z których również niektóre miasta w Polsce mają dosyć duży problem. Warszawa, Kraków, Poznań, czy też Trójmiasto. Jedyne przestępstwa, jakie dokuczają mieszkańcom, to są przestępstwa stricte kryminalne. Pobicia, kradzieże, wymuszenia, tego typu rzeczy. Nie ma przestępstw ciężkich, bardzo rzadko zdarzają się morderstwa, bądź też gwałty. A jeżeli już te morderstwa się zdarzają, zazwyczaj są to takie morderstwa, no nazwijmy to typowo polskie. Podczas libacji alkoholowej to nie są jakieś morderstwa, prawda, z premedytacją. W związku z tym, no to wszystko wpływa na to, że poczucie bezpieczeństwa w regionie jest wysokie. Nie wiem, czy wszyscy by się z panem zgodzili. Mamy niewyjaśnioną sprawę zabójstwa burmistrza Zdzieszowic. Wciąż niewyjaśnioną. Wciąż niewyjaśnioną. Podobna jest sprawa z morderstwem nastolatki spod Kluczborka. Faktycznie, to są dwie czy trzy takie sprawy w przeciągu ostatnich kilku, bądź też nawet kilkunastu lat. No ale to jest tylko... Należy się cieszyć, że to jest tylko dwie bądź trzy sprawy. W innych regionach kraju no, takich spraw może być więcej. Wspomniał pan o tej przestępczości zorganizowanej. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu relacjonowaliśmy procesy kolejnych tak zwanych domniemanych bossów świata przestępczego. Oni zwykle są domniemani. I był jeden po drugim taki przestępca. Byli wyłapywani, wsadzani do więzień. I dawno nie słyszeliśmy o tego typu sprawach. To była specyfika w ogóle polskiego wymiaru sprawiedliwości lat 90., gdzie faktycznie te zorganizowane grupy przestępcze działały dosyć prężnie w każdym regionie. Kraju pod patronatem Wołomina bądź Pruszkowa, bo zawsze one jakieś tam te powiązania z tymi dwoma największymi domniemanymi grupami przestępczymi miały, ale policja wraz z powołaniem Centralnego Biura Śledczego Policji i działalnością generała Adama Rapackiego no skutecznie sobie poradziła z taką mafią czy przestępczością zorganizowaną w takim właśnie rozumieniu lat 90., czyli podkładaniem bomb, morderstwach na ulicy. Z tym już się raczej nie spotykamy. A może to jest tak, że ta przestępczość zorganizowana zmieniła charakter? To już nie jest gangsterka, tylko innego typu to działania. Również, bo jednak przestępcy zobaczyli, że o wiele bardziej opłacalna jest działalność przestępcza w sferze gospodarki. Tak? Przestępcy w białych rękawiczkach, wymuszenia podatków, jakieś malwersacje, legalizacja samochodów nielegalna. Tego typu rzeczy no, są o wiele bardziej korzystne finansowo, mniej ryzykowne, bo również odpowiedzialność karna jest za to zupełnie inna. No i ciężej złapać. Zdecydowanie tak. Dlatego też wydziały przestępczości gospodarczej w komendach policji no są teraz najważniejszymi wydziałami tak naprawdę w walce z przestępczością. Wspomniał pan o samochodach. Ja pamiętam czasy, kiedy byliśmy taką mekką złodziei samochodów, jumaków tak zwanych, którzy tu się zjeżdżali. Przy okazji wszystkich świąt. Tak, no bo tutaj przyjeżdżali na, no, w ramach odwiedzin, tak? Byli mieszkańcy, którzy mieszkali na zachodzie, głównie w Niemczech, przyjeżdżali tutaj takimi wypasionymi, jak mówią młodzi ludzie, limuzynami. I one były kradzione bardzo często. Zawsze tak było przy okazji, nie wiem, Wszystkich Świętych czy Wielkiej Nocy. W chwili obecnej przestępczość samochodowa skupia się na troszeczkę innym modelu działania. Teraz bardzo często te samochody są kradzione z wypożyczalni samochodów. Po prostu są wypożyczane samochody na tak zwane słupy. One już nie wracają do tych wypożyczalni. Bądź kradzione są na zachodzie. No jednak statystyki kradzieży samochodów w Polsce cały czas na szczęście spadają. Chociaż mimo to one są nadal wysokie na tle Unii Europejskiej, ale również ta przestępczość samochodowa uległa pewnej zmianie i większość tych samochodów już jest sprzedawana na części, rozkładana na części, a nie tak jak było to jeszcze 10-15 lat temu, legalizowana ponownie, żeby jeździły po polskich drogach. No poza tym staliśmy się bogatszym społeczeństwem i dzisiaj te samochody już nie wydają się być tak luksusowe jak kiedyś. To raz, no i właśnie części, jednak serwis samochodów dalej jest dosyć drogi i przestępcy zarabiają głównie na sprzedaży po prostu nielegalnie pochodzących części. No pół godziny temu inspektor Kaleta mówił na naszej antenie o takim dużym sukcesie o polskiej policji sprzed kilku tygodni. Wielka plantacja narkotykowa. I takich plantacji mamy u nas sporo. Prawdopodobnie tak. I faktycznie poza przestępczością gospodarczą, właśnie ta przestępczość narkotykowa jest największym wyzwaniem dla polskich policjantów. A z czego to się bierze? Że akurat u nas? No,
powodów może być kilka, tak? Autostrada A4, szlak tranzytowy, duża liczba mieszkańców pracujących na zachodzie od wielu, wielu lat. Do tego bliskość granicy również czeskiej, gdzie w Czechach również są legalne narkotyki w miękkie. W jakiejś mierze oczywiście. No i duży przychód, jaki można dostać za produkcję i sprzedaż narkotyków oraz łatwość plantacji tak naprawdę tych roślin, jeżeli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o marihuanie. No, większa trudność jest z narkotykami syntetycznymi. Panie doktorze, przed nami Festiwal Opolski, dwie manifestacje w trakcie tego festiwalu, w tym jedna z zapowiadanymi niespodziankami. To nie jest opolska tradycja. U nas te manifestacje zwykle były bardzo spokojne, albo nie było ich w ogóle w porównaniu z innymi miejscami w kraju. Myśli pan, że ta sobota będzie spokojna? Mam nadzieję, że będzie spokojna. Chciałbym nie demonizować tych protestów, chociaż sam pomysł manifestacji przy okazji festiwalu, no marketingowo można powiedzieć, że on jest bardzo dobrym pomysłem, tak? Ale jednak ranga festiwalu, historia festiwalu i samo to wydarzenie, które jest ogromną reklamą dla samego miasta, ale i całego regionu, prawda? No wydaje mi się, że no, ciężko tutaj powiedzieć, tak? Z jednej strony rozumiem troszeczkę tych ludzi. Z drugiej strony, no chyba jednak troszeczkę za bardzo chcą zamanifestować ten swój sprzeciw. Mam nadzieję, że będzie ta manifestacja absolutnie pokojowa. No jednak muszą się liczyć ci manifestanci z tym, że jeżeli to się wymknie spod kontroli, no oczywiście czeka ich odpowiedzialność karna, tak jak każdego obywatela, który nie będzie przestrzegał przepisów. Zobaczymy też, jaka będzie liczebność tych manifestacji. Tam no, jest zgłoszony jest 500 osób. 500 osób. No organizatorzy mówią, że już będzie zdecydowanie więcej. Jedno jest pewne. Będzie zablokowane centrum miasta, będą to pewnego rodzaju negatywne skutki dla okolicznych tutaj mieszkańców, ale miejmy nadzieję, że szybko ta manifestacja minie, festiwal upłynie w pokojowej, przyjemnej atmosferze. To teraz jeszcze takie pytanie do politologa, nie tylko do speca od bezpieczeństwa. Czy to nie jest troszkę tak, że jeżeli te protesty będą miały taki charakter właśnie, taki jak pan w tej chwili mówi, czyli taki zakłócający mocno funkcjonowanie Opola i także festiwalu, to sympatia ludzi się odwróci od tych protestujących. Na pewno tak. Już ryzykują sporo. Tak, oczywiście, że tak. Już pierwsze tego typu sygnały mieliśmy przy blokadzie obwodnicy północnej, gdzie korki, jakie pojawiły się w mieście, no jednak nie przyczyniły się pozytywnie do wizerunku manifestujących mieszkańców okolicznych gmin. No zobacz, tu jest jakby okoliczność łagodząca, czyli że będzie to sobota. Ruch w mieście jest o wiele mniejszy, poza tym ta atmosfera festiwalowa udziela się wszystkim, więc może mieszkańcy również będą troszeczkę bardziej wyrozumiali niż w ciągu tygodnia pracy. A i protestujący powinni tutaj sobie tę strategię przemyśleć, by tej zdecydowanie tak. Tych, którzy ich żeby jednak ją zyskać, wspierają, a nie stracić. Otóż to. Naszym gościem był dzisiaj dr Bartosz Maziarz, Uniwersytet Opolski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.